to jest gigantyczne marnotrawstwo środków publicznych. Było 5 nieudanych podejść do zrobienia audytu. CPK powinien być realizowany jak najszybciej, tak samo jak powinna być budowa na elektrownię atomową, tak samo jak powinno być realizowanych szereg projektów infrastrukturalnych, które wszystkie praktycznie stanęły. Polacy chcą coś więcej niż same igrzyska, chleb długofalowo i rozwój są dla nas również bardzo, bardzo ważne. W Polsce każdej partii z różnych powodów można zarzucać agenturalność. Polityka energetyczna Angeli Merkel, która znów była robiona w sztamie z Putinem przez 20 lat i robiła to Europejska Partia Ludowa, której prezesem był Donald Tusk. Morawiecki popełnił błąd, podłożył Polskę i sprzedał nas, można powiedzieć, cnotę stracił, rubelka nie zarobił. Witam Państwa, Mikołaj Dowejko, redakcja Goniec.pl, rozmowa Gońca z Państwem i z nami w studiu poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, zaczniemy od takich najnowszych informacji, no bo m.in. konferencja prasowa Donalda Tuska na temat CPK. On mówi, że już w czerwcu poznamy wszystko, będziemy mieli wszystko wyłożone na stół. Pan, kiedy usłyszał tę deklarację, poczuł się bardziej spokojny? Dla mnie to, że zmarnowano 9 miesięcy, bo do czerwca to będzie 9 miesięcy i zaciągnięto hamulec w sprawie projektu, który kosztuje co miesiąc bardzo wiele pieniędzy, to jest gigantyczne marnotrawstwo środków publicznych. Było 5 nieudanych podejść do zrobienia audytu CPK i po tych 5 podejściach rządzący przekonali się, że wszystkie największe międzynarodowe firmy doradcze były w ten czy inny sposób zaangażowane w ten projekt, działające w Polsce oczywiście, i że tylko jakieś nieznaczące, nie mające kompetencji, nie mające wiedzy podmioty miałyby audytować dużo większe, dużo poważniejsze od siebie firmy i ewentualnie szukać dziury w całym, żeby dać podkładkę do zablokowania CPK. CPK, Centralny Port Komunikacyjny, z powodów strategicznych, gospodarczych, aspiracyjnych jest Polsce potrzebny i powinien być realizowany jak najszybciej, tak samo jak powinna być budowa na elektrownię atomową, tak samo jak powinno być realizowanych szereg projektów infrastrukturalnych, które wszystkie praktycznie stanęły. Czy terminale w Trójmieście zbożowe, dzięki którym nie mielibyśmy problemów z tym, jak wyeksportować ukraińskie zboże, które zalewa Polskę, żeby ono mogło faktycznie być przedmiotem tranzytu, czy terminal w Świnoujściu, czy projekty remontowania, rozbudowy infrastruktury kolejowej, budowa cargo, czyli transportu towarów w świecie globalnym e-commerce'u, kiedy do Polski olbrzymia liczba produktów przyjeżdża za granicę. Najefektywniejszym środkiem w tym momencie w przypadku małych, relatywnie drogich rzeczy przesyłek to jest jednak lotnictwo, a nie jadący długo pociąg czy płynący tygodnie statek. To są rzeczy, które są Polakom potrzebni, żeby Polska się rozwijała, żebyśmy na miarę naszych aspiracji szli do przodu. Te wszystkie projekty stanęły, zostały zablokowane, a rząd skupił się na słusznych skądinąd rozliczeniach swoich poprzedników, ale Polacy chcą coś więcej niż same igrzyska, chleb długofalowo i rozwój są dla nas również bardzo, bardzo ważne. I Donald Tusk dlatego w czerwcu zakomunikuje co z CPK, ponieważ w chwili obecnej byłoby to sztuczne i naturalne. Musiał powiedzieć tak, zmarnowaliśmy kupę miesięcy, zrobiliśmy badania elektoratu, również naszego elektoratu Trzeciej Drogi, Lewicy i wszystkie te elektoraty. Bo sondaże wskazują, że Polacy są skłonni do tego, raczej chcieliby, żeby CPK powstało. No, chcielibyśmy mieć prawdziwe lotnisko, prawdziwy port lotniczy, skomunikowany w sposób szybki, sprawny koleją zresztą kraju i szybkimi kolejami, a przypomnijmy, że jesteśmy mieszkańcami kraju, w którym przez ostatnich kilkadziesiąt lat nie udało się wyremontować i sprawić, że między Łodzią a Warszawą, gdzie moglibyśmy w 20 parę minut jechać, jedzie się po prostu jakąś absurdalny czas. Tak krótkiego odcinka nie wyremontowano, to pokazuje, jak państwo polskie nie daje sobie rady. A my żyjemy też z tranzytu bardzo często, tak? No bo to jest tak jakby plus naszego niekorzystnego historycznie położenia. No i w związku z tym też patrząc na te sondaże, czemu według pana Donald Tusk tak postępuje, nawet nie powiedziałbym ostrożnie, ale raczej niechętnie do tych projektów, no bo też wiemy, że partie, no można powiedzieć władze, tak, dwie największe w Polsce, czyli PO i PiS, często też kierują się tymi sondażami, no bo no każda partia, która jest u władzy, chce się przy tej partii utrzymać. Z tych powodów, dla których zmienił o 180 stopni stosunek do muru na granicy i ostrej ochrony polsko-białoruskiej granicy, bo po prostu Polacy tego chcą. Polacy chcą, żeby się odgrodzić od tego, co dzieje się na Białorusi, od tej de facto inwazji. Z tych samych powodów postanowiono kontynuować CPK. No to zamykając ten temat, przechodząc do tej kampanii europarlamentarnej, która cały czas trwa, jest trochę, bym powiedział, o wiele niższa temperatura niż nawet może nawet w porównaniu do wyborów samorządowych. Jest taki też maraton wyborczy, którym się Polacy chyba zmęczyli. Natomiast cały czas są ciekawe wątki. Też na początku tej kampanii powstał taki, można powiedzieć, spin ze strony Koalicji Obywatelskiej, PiS to Rosja, ten hashtag na Twitterze, ta komisja do spraw wpływów rosyjskich. Pan jak podchodzi do tych zabiegów obu partii, jeżeli chodzi o prowadzenie tej kampanii, no bo tu znowu było przerzucanie się no, takimi oskarżeniami agenturalnymi wzajemnymi. W Polsce każdej partii z różnych powodów można zarzucać agenturalność. Od łapania agentów są służby. Jeżeli są jacyś agenci w polskiej polityce, niech służby działają. Oczywiście zarzuty publicystyczne mają miejsce w polityce, ale powiedzmy sobie wprost. Lewica pochodzi z partii, która powstała z moskiewskiej pożyczki i z partii spółki i córki, można powiedzieć, rosyjskiej partii komunistycznej, bo czymś takim było PZPR, które transformowało w polską lewicę, a nowa lewica tak zwana jest ciągłością organizacyjną, majątkową i w olbrzymiej mierze również ludzką PZPR, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jest jednocześnie partią, która w Parlamencie Europejskim i w Europie bardzo często głosowała za rozwiązaniami, za którymi lobbował Gazprom i które są korzystne dla energetyki i polityki przemysłowo-energetycznej Rosjan, bo faworyzowanie gazu, walczenie z węglem, robienie bardzo drogiej, obniżającej naszą konkurencyjność transformacji energetycznej, to są rzeczy, za którymi lobbuje kilkaset osób pracujących w kilkunastopiętrowym biurowcu Gazpromu w Brukseli. Też Gerhard Schröder, warto przypomnieć to nazwisko, taki socjaldemokratyczny kanclerz. No można powiedzieć, plus już informacje publiczne, że lewicowi politycy niemieccy byli wprost finansowani przez Gazprom, fundacje ekologiczne były finansowane przez firmy rosyjskie, które chciały blokować rozwój, walczono z energetyką jądrową nie tylko w Polsce, ale w Niemczech za te pieniądze i robiła to europejska lewica, której częścią jest nasza lewica. Platforma Obywatelska, czyli Zielony Ład, czyli polityka energetyczna Angeli Merkel, która znów już była robiona w sztamie z Putinem przez 20 lat. Przez 20 lat szli rękę w rękę i kształtowali Europę tak, żeby Putin był zadowolony, żeby Europa była uzależniona jak narkoman od ruskiego gazu i robiła to Europejska Partia Ludowa, której prezesem był Donald Tusk. Też spokojnie mogę argumentować, pokazując, jak to wy tutaj krzyczycie, jesteście antyrosyjscy, a przez 20 lat robiliście dobrze Putinowi i sprawiliście, że Gazprom zarabiał krocie i Łukoil, inne koncerny energetyczne zarabiały krocie na europejskich konsumentach, ponieważ uzależnialiście nas od węglowodorów z Federacji Rosyjskiej, blokowaliście również projekty i opóźnialiście projekty dywersyfikacyjne, które miały nas uniezależnić od gazu z tamtego kierunku. Notabene Leszek Miller i jego rząd wspólnie z PSL-em wywalili tak zwany kontrakt norweski, dzięki któremu już 20 kilka lat temu bylibyśmy w olbrzymiej mierze niezależni od gazu z Federacji Rosyjskiej. Wywalili to w pierwszych dniach swojego rządu. To nie są rosyjskie wpływy, to są rosyjskie wpływy. Leszek Miller został europosłem 5 lat temu z list Koalicji Obywatelskiej. Ona wzięła tego człowieka, który wywalił kontrakt norweski, który był lewicowym premierem, który dał wielki prezent Władimirowi Putinowi i koncernowi Gazprom. Dalej czyli takie może PSL, Waldemar Pawlak, jego rządy jako premiera, wicepremiera do spraw bezpieczeństwa energetycznego i gospodarki. To jest zawarcie tak zwanego kontraktu jamalskiego, w którym zamówili 2 razy więcej gazu niż Polska była w stanie zużyć i później, żeby zrenegocjować ten kontrakt, również bardzo złe. Czyli mam takie wrażenie, że pan pokazuje, że to może być znowu takie polowanie na czarownicę, tak? Istotne argumenty, żeby pokazać, że każda partia ma u siebie za uszami jakieś tego rodzaju problemy, jest bardzo łatwe do wykorzystania. Nawet nowoczesna Ryszarda Petru, przecież to z jej list startował, jej politykiem był niejaki pan Sykulski, który już dla Rosjan miał robić listy proskrypcyjne, kogo rozwalić, kogo załatwić, jak wydawało się, że oni błyskawicznie. I teraz znowu była afera wokół pana Sykulskiego, tak, wokół tej debaty. No już nie doszło, która się nie odbędzie. Żałuję, że się do niej nie odbyło, bo jestem przekonany, że Jacek Bartosiak rozjechałby Sykulskiego. Dla mnie to jest, można powiedzieć, element takiego właśnie postkomunistycznego myślenia, że kogoś się skanceluje, skasuje, nie odbędzie się z nim debata. Moim zdaniem rozjechanie go i pokazanie, jak miałkie i złe jest to, co ten człowiek chce dla Polski, byłoby lepsze niż jego kasowanie z debaty publicznej. I rozumiem argumenty w obie strony, rozumiem, dlaczego Stanowski się z tego wycofał. No niemniej jednak ten facet był politykiem partii Nowoczesnej, z Nowoczesnej kandydował w wyborach z tym logo. No i cała ta stara się działać w polityce zresztą. Teraz ma jakiś tam ruch antywojenny, jakąś partię taką prorosyjską, praktycznie wprost. To oni teraz mówią, że to jest antywojenna, antyukraińska, więc można powiedzieć, robienie z polityków, których się nie lubi, z drugiej strony ruskich agentów, jest bardzo proste. Mamy do tego bardzo dużo argumentów i to na bieżąco nawet wypływających, ale co to sprawi, jak czy dzięki temu będziemy zamożniejsi, bezpieczniejsi? Nie. Bo to jest ucieczka od konkretów, od takich rzeczy, które naprawdę zmieniają rzeczywistość. Ale to jest jedna z tematów tych kampanii, czyli właśnie ta kwestia rosyjska, ale też w ramach tej kampanii oczywiście bardzo dużo mówiło się o praworządności, a raczej nawet nie w ramach tej kampanii, ale też tej decyzji Komisji Europejskiej o wstrzymaniu procedury z artykułu 7. No i prezydent Duda niedawno się odniósł właśnie między innymi do tej ustawy o KRS-ie, twierdząc, że no skoro komisja uznała, że jest praworządnie, to nie należy jej zmieniać, to nie trzeba, no bo komisja uznała, że praworządnie. Jak pan do tego podchodzi? No bo to też jest taki spór żywy. Jest to przewrotna argumentacja, no ale to prawda jest taka, że jedyna rzecz, która się zmieniła po wyborach, to jest to, że pan minister Bodnar przystąpił w imieniu Polski do prokuratury europejskiej. Czyli wychodząc poza coś, co wynika z traktatów europejskich, traktatów ustanawiających Unię Europejską i później będący konstytucją Unii Europejskiej, tym prawem pierwotnym, podstawowym, tam nie ma kompetencji Unii Europejskiej w zakresie wymiaru sprawiedliwości sądownictwa. Faktycznie stworzono mechanizm współpracy między prokuratorami poszczególnych krajów i z uwagi na to, że jest to przekazywanie w jakimś obszarze naszej suwerenności, poprzednicy z rządu PiS-u, konkretnie pan minister Ziobro, odmawiali przystąpienia do tej prokuratury. Ja rozumiem bardzo poważnie argumenty za tym, żeby tego nie robić, no ale z drugiej strony mówią, tak, no to nie idziecie dalej w kolejną ścieżkę integracji, którą wymuszamy faktami, a nie wynika ona z silnej podstawy traktatowej, to was odetniemy od kasy. Dlaczego mogli tak zrobić? Bo Mateusz Morawiecki popełnił błąd, podłożył Polskę i sprzedał nas, można powiedzieć, cnotę stracił, rubelka nie zarobił, ponieważ zgodził się znowuż na coś, czego nie było wcześniej, czyli mechanizm pod tytułem tak zwana praworządność za pieniądze. My uznajemy, że nie ma u was praworządności, to możemy wam zablokować kasę. A co to oznacza? To oznacza, że aktualna większość, która nie lubi się z aktualnym polskim rządem, może i będzie mogła w przyszłości zawsze blokować nam pieniądze unijne, które nam się nawet należą, bo te pieniądze z KPO, przypomnijmy, są pieniądze, w których Polska poręcza długi innych krajów, które już dostały te pieniądze. Bierzemy w mechanizmie gwarancyjnym, w mechanizmie poręczeniowym, w mechanizmie współodpowiadania za to, a my nie dostaliśmy tych pieniędzy w przeciwieństwie do pozostałych krajów, a fundusz powstał po to, żeby pomagać wyjść z problemów przez gospodarki po lockdownach, po tym jak poszczególne rządy unijne swoje gospodarki. Ale to też wskazywałoby, że pozycja Polski jest niezwykle słaba, jeżeli na przykład nie ma dowolności, no wynikając z tego, co pan mówi, tak, że jeżeli zmieniamy rząd z powrotem na tamten, no to będzie ten szantaż dalej prowadzony, tak? Moim zdaniem tak, pozycja Polski jest słaba, ale nie tylko Polski, dlatego tak ważne są te wybory, ponieważ jeżeli w Parlamencie Europejskim skończy się dominacja grających razem dwóch wielkich partii. Jakbyśmy sobie wyobrazili, że w Polsce rządzi przez 20 lat wspólnie Platforma z PiS-em, to czymś takim jest Unia Europejska. Tam tak naprawdę siadają przy stoliku i dogadują się, robią deale, robią interesy dwie formacje. EPP, czyli Europejska Partia Ludowa, której z Polski członkami są Platforma Obywatelska i PSL, i z drugiej strony PES, czyli Partia Europejskich Socjalistów, której z Polski jest Lewica. I te dwie formacje mają gigantyczną przewagę na całą resztę frakcji i grup i one siadały sobie i dealowały, jak rządzić Europą. Jeszcze liberałowie czasem byli, tak bym powiedział, na dostawkę. Tak, no liberałowie, czyli formacja, w której jest w chwili obecnej m.in. Trzecia Droga. No i można powiedzieć, te dwie główne partie, czasami przytulające liberałów, wspólnie chciały zmieniać na jeszcze bardziej zabierającą suwerenność państwom członkowskim konstytucję, czyli nowy traktat o Unii Europejskiej, projekt został przygotowany i minimalną większością przeszedł do dalszej pracy i wszyscy wiedzą w Europie, że po kolejnych eurowyborach nie byłoby możliwe dalsze prace nad tym projektem, bo po prostu ta większość się zmieni. W większości krajów Unii Europejskiej bardzo rosną formacje takie jak Konfederacja, które są bardzo krytyczne wobec tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, które są przeciw temu, że prowadzimy politykę tak naprawdę inwazji na Europę demograficzną, ludzi z Afryki, z Bliskiego Wschodu, z Afryki subsaharyjskiej i przyjmowane są olbrzymie ilości nielegalnych imigrantów i później stąd ten mechanizm, znowuż moim zdaniem nielegalny, zdaniem Konfederacji nielegalnej relokacji imigrantów, tak zwany pakt migracyjny. Oni sami łamali prawo, nam mówią, że praworządności w Polsce nie ma, więc nie dadzą nam pieniędzy, a oni nie pilnowali granicy, czyli łamali prawo unijne, nielegalnie wpuszczali masę ludzi, chcą się z nami podzielić, znów chcą, żebyśmy my za to płacili. I dlaczego? Bo mają większość, bo są w układzie, w ekipie, która ma większość i mam wielką nadzieję, że po tych wyborach partie, które są krytyczne w całej Europie wobec takiego modelu, który blokuje Europę, który sprawił, że Europa przestała się rozwijać, przez który przemysł wynosi się z Europy, rolnictwo w Europie umiera, wszystko właściwie zdycha. Tak można powiedzieć, skąd ten krytycyzm? To są liczby. Stany Zjednoczone w roku 2008 miały gospodarkę dużo mniejszą niż Unia Europejska, PKB miały mniejsze i nas minęły. Europa przestała się rozwijać. Po drodze, to też jest mieliśmy, ale to jest niezależnie od Brexitu. Nawet jak uwzględnimy Brexit, to po prostu kraje europejskie przestały się rozwijać. To też de facto jeszcze Polska bardziej osłabiło tak, gospodarkę unijną, no i też jeszcze bardziej ją zastansowało w tych rankingach. Ale skąd był Brexit? Bo Brytyjczycy widzieli, co się dzieje i powiedzieli, nie widzimy woli zmian, nie widzimy woli reform, nie widzimy w Europie, w Unii Europejskiej, żeby ktoś miał autorefleksję, tylko idzie się w szaleństwo. Mówi się o 54 płciach, próbuje się zrobić ultra ekoprodukcję, która sprawi, że żadnej produkcji rolnej w Europie nie będzie. Będzie droga żywność, nie będzie przemysłu, nie będzie prądu, nie będzie Polaków i Niemców i Francuzów stać na ogrzewanie własnych domów, nie będzie nas stać na samochody, będziemy mieli jeździć autobusami, elektryfikacja, walka z samochodami spalinowymi. To jest wszystko, co... Panie pośle, ale wracając też na grunt krajowy, bo te wybory już w niedzielę i patrząc na te sondaże i prognozowaną frekwencję, no i też tą kulminacją kampanii Koalicji Obywatelskiej miał być wiec 4 czerwca. Wielka porażka. No właśnie, jak pan ocenia ten wiec, jak pan ocenia to, jak według pana będą te wyniki wyglądać, bo też prawdą jest, że niska frekwencja zazwyczaj wspomagała w historii też wyborów do Parlamentu Europejskiego formacja Konfederacja, formacja Unia Sceptyczna, to też po prostu będące w opozycji, tak, no bo to jest mobilizacja wyborców większa niż partii, które są u władzy. Rok temu był wiec i wtedy Donald Tusk mówił, że przyszło w czerwcu na wiec Koalicji Obywatelskiej 1 milion osób. To były oczywiście zawyżone liczby, ale tam było kilkaset tysięcy osób. Wczoraj są różne dane podawane. Po środku 20 powiedzmy. Od 9 do 15 tysięcy, niektórzy mówią 20, ale to są moim zdaniem takie ultra optymistyczne dla Donalda Tuska. A cyfry, liczby? Tych ludzi przyszło mało. Ludzie zostają w domach, bo PiS został odsunięty od władzy. nie mamy Jacka Kurskiego w telewizji, nie mamy Mateusza Morawieckiego w kancelarii premiera, nie mamy wielu polityków, którzy irytowali Polaków w poszczególnych ministerstwach, mamy nowych. I bardzo często Polacy zastanawiają się, co oni zrobili przez te pół roku i dlaczego pół rządu, 4 ministrów konstytucyjnych, kilkunastu wiceministrów, iluś szefów ważnych komisji chce uciec z Polski do Europy i zarabiać w euro, a nie w złotówkach. Ja jestem w kilku komisjach sejmowych. Jestem w Komisji Sejmowej Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pani przewodnicząca Gasiuk-Pichowicz chce zostać europosłanką, ma na to istotne szanse, ucieka do Brukseli. Jestem w Komisji Zdrowia. Przewodniczący tej komisji, pan poseł, kiedyś minister Orbukowicz, chce zostać europosłem, ma jedynkę, prawie na pewno, jak nie będzie jakiejś katastrofy, zostanie tym posłem. Minister odpowiedzialny za policję, służby, czyli Kierwiński, ucieka. Minister odpowiedzialny za Skarb Państwa, za nadzór nad spółkami właścicielskimi, Budka, ucieka. Minister odpowiedzialny za gospodarkę z PSL-u Trzeciej Drogi, Hetman, ucieka. Minister odpowiedzialny za kulturę, za czystki w TVP, za przejmowanie mediów publicznych, Sienkiewicz, ucieka. Kto tu zostaje? Będzie bardzo duża rotacja w parlamencie i Polacy, którzy rok temu z entuzjazmem chcieli odsuwać PiS od władzy, jak zobaczyli, co dostali w zamian, to część z nich sobie już przypomniała poprzednich latach, gdy 8 lat rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em i zaczęły się przypominać pewnego rodzaju mechanizmy i sobie Polacy przypomnieli, dlaczego ich w 2015 roku nie wybrano, dlaczego poszła formacja Donalda Tuska i pana premiera Kosiniaka-Kamysza do opozycji, była w niej 8 lat. I tak oni rządzą po tych już tak naprawdę no, od wyborów od października, październik, listopad, grudzień, no, rząd się ukonstytuował około pół roku temu. To jest już tak pełny rząd. To, co mamy jakieś tam rozliczenia, które, jak też to obserwuję, to wątpię co do zasady, żeby zwłaszcza w przypadku osób prominentnych skończyły się jakimiś skazaniami, będzie teatrum, bicie piany, awantury. To się nie skończy niczym. Dlatego Polacy, którzy zagłosowali pół roku temu, 9 miesięcy temu na Donalda Tuska i jego koalicję, bardzo wielu z nich zostanie w domach. A ci, którzy chcą zmiany, którzy nie chcą ani PO, ani PiS-u, czyli wyborcy Konfederacji, pójdą na te wybory i mamy wyjątkowo na te wybory zmobilizowany elektorat, bo dla naszego elektoratu tracenie suwerenności i wprowadzenie regulacji, przez które Polska staje się mniej konkurencyjna, to jest ważna rzecz i my chcemy żyć normalnie, to jest nasze hasło wyborcze i wiemy, że to się samo nie wydarzy. Ale jeszcze już tak kończę naszą rozmowę co do partii, która walczy z wami o ten uniosceptyczny, można powiedzieć, elektorat, czyli Prawo i Sprawiedliwość, też w ogóle jest znaczona prawica, wokół niej ostatnio dużo ciekawych doniesień, między innymi wiceministra Romanowskiego, słowa na temat premiera Morawieckiego, oczywiście nie wypowiedziane publicznie, no ale wyciekły. Że jest ruskim i niemieckim agentem. Albo, że on sam nie wie w sumie. To jest opinia powszechna wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze w tym momencie do tej triady powinno dojść hasło bankster, że jest nie wiadomo, czy z ruskim, czy niemieckim agentem, czy banksterem. Kontra Szydło, tak, bo pani premier poparła Jacka Kurskiego między innymi w tych wyborach. Mamy znowu nowe informacje z Funduszu Sprawiedliwości. Uważa pan, że no, PiS cały czas się trzyma mocno na pierwszym miejscu, ma około 35% poparcia, ale wierzy pan w taki scenariusz, że a może jeden z tych członów, na przykład suwerenna Polska, bardzo mocno osłabnie w najbliższym czasie, no albo że w ogóle długofalowo ta partia będzie no, się osłabiać, biorąc pod uwagę te wewnętrzne tarcia, no bo pytanie, ile można wytrzymać, tak? W sensie, ile że wyborcy, którzy chcą w Polsce nowoczesnej, rynkowej, walczącej interes narodowy prawicy, będą wybierać właśnie Konfederację i to jest jeden z powodów, mechanizmu, dla którego my rośniemy. My rośniemy po dwóch stronach. Z jednej strony wyborcami PiS-u, którzy mówią, okej, zagryzałem zęby, tolerowałem różne rzeczy, ale ta skala złodziejstwa jednak jest niewyobrażalna, mam dość, zostanę w domu albo zagłosuję na Konfederację. Z drugiej strony są wyborcy Trzeciej Drogi, którzy chcieli Trzeciej Drogi, a nie przystawkę Donalda Tuska, która nie wiadomo czym się od formacji Donalda Tuska różni, jest kompletnie zdominowana przez Koalicję Obywatelską i jest, można powiedzieć, najmniej wyróżniającym się, najmniej wbarwnym elementem tej koalicji, ponieważ czego by nie można powiedzieć o lewicy, to oni mocno artykułują swoje, zwłaszcza takie, i niezbyt można powiedzieć skutecznie z różnych powodów, ale takie bardzo lewicowe, takie społeczno-obyczajowe postulaty, a żeby z nimi konkurować Platforma bardzo mocno, Koalicja Obywatelska bardzo mocno poszła w lewo i to jest taki kurs, który bardzo wielu wyborcom trzeciej drogi się nie podoba. Ja znam ludzi, którzy głosowali na Szymona Hołownię, Kosiniaka-Kamysza i ich projekt, ale mówią, no ale nikt im wtedy nie mówił, że będziemy przykładać rękę do zdejmowania krzyżów w urzędach i jakiejś takiej antyklerykalnej kampanii, kolejnych igrzysk zamiast chleba. I nikt im nie mówił, gdy głosowali na trzecią drogę, że będą brali udział w żerowaniu wszystkiego, czego by nie zrobił Donald Tusk. W związku z tym na koniec takie krótkie pytanie, tak albo nie. Konfederacja przekroczy w tych wyborach 10%. Uważam, że przekroczymy. Uważam, że tak. Jak najbardziej. Szanowni Państwo, i to samo też pytanie zadamy Państwu. Oczywiście też zachęcamy do pisania swoich opinii na temat, o których rozmawialiśmy w komentarzach. Również zachęcam Państwa do zostawienia lajka, subskrypcji. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Państwa naszym gościem był Przemysław Wipler. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.